Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Maryja, która pyta Boga, jak to się stanie, że będzie miała dziecko, skoro nie ma jeszcze poznania mężczyzny, poznania męża. Ale to poznanie to jest coś bardzo, bardzo szczególnego, bo Maryja nie mówi o poznawaniu człowieka tak, jak my poznajemy ludzi wokół nas. Mówi o takim poznaniu, które jest poznaniem najbardziej intymnym, najbardziej delikatnym, poznaniem, które dotyczy tylko małżeństw, poznaniem seksualnym człowieka, drugiego człowieka. I to jest coś bardzo niezwykłego, że ta kobieta ma w sobie taką czystość, że nawet o sprawach najbardziej delikatnych i intymnych, o szczegółach swojego życia, mówi Bogu w najprostszy z możliwych sposobów. Panie, Ty wiesz, że ja nie znam męża. Panie, Ty wiesz, że nie było jeszcze w moim życiu tego doświadczenia, więc nie będę miała dziecka. Tak jakby nie bała się z Bogiem mówić zupełnie o niczym. Myślę, że to nie było zwyczajne w jej czasach, żeby omawiać z Bogiem te sprawy. A jednak Maryja się na to decyduje. Ja czasami zastanawiam się, czy wypada w kościele mówić o seksie, czy wypada w kościele mówić o nieczystości na przykład, czy wypada w kościele mówić o rzeczach bardzo intymnych, małżeńskich, na przykład o etyce seksualnej. A Maryja nie ma tego lęku. Maryja się nie boi mówić z Bogiem o wszystkim. Zachwyciła mnie dzisiaj po raz kolejny. Do zobaczenia jutro.